Kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na podróż. Podróż, która pójdzie dalej w stronę tego, o czym mówił Jacek Walkiewicz. To fajnie mówić po przyjacielu, fajnie mówić po człowieku, który pokazał, co robić, jak myśleć. A ja Wam chcę pokazać, jak to można robić. Pierwsza rzecz, do której chcę Was zaprosić, to Nowy Jork. To jest taki bardzo fajny hotel. Hotel jest bardzo znany z wielu filmów i tak dalej, ale ja Wam chcę go pokazać od strony sprzedażowej. Otóż wyobraźcie sobie, że przed tym hotelem przechodził człowiek, który zbudował sieć 100 sklepów sportowych i chciał ją sprzedać. I zobaczył, że w te drzwi właśnie wchodził Warren Buffett, największy inwestor świata. W związku z tym, co zrobił, wbiegł do hotelu, zdążył do windy, a kiedy winda się zatrzymała po 25 sekundach, Buffett wyjął wizytówkę i powiedział: przyszli mi to. I teraz mam do Was pytanie. Jak największego inwestora świata w ciągu 25 sekund zachęcić do tego, żeby mu coś sprzedać? Macie jakieś pomysły? Co mu powiedzieć? Pomysły. O, właśnie, tak. Dobrze zarobisz. Nie, to jest gość, który zarabia miliardy. W związku z tym trudno się spodziewać. Powiedziałby nie. Przy okazji, połychtać mu ego. Nie, jeździ starą Toyotą Camry, większość kasy wydaje na działania charytatywne. Co więc zrobił ten człowiek? On powiedział tak. Dziękuję, panie Buffett. Jak myślicie, co powiedział zaskoczony Buffett na słowa dziękuję, panie Buffett? Za co? Oczywiście. A on powiedział, wie pan, bo jak przeczytałem pana książkę, to dzięki temu zbudowałem sieć 100 sklepów sportowych. O, świetnie, jak panu idzie? No właśnie myślę o sprzedaży. I tak się zaczęła ta rozmowa. Możecie powiedzieć, no dobra, Buffett, Stany i tak dalej. Wyobraźcie sobie następującą sytuację. On, rzecz Buffett, stał się podstawą do bardzo ważnej techniki sprzedażowej, tak zwanej rozmowy windowej. 25 sekund, krótko, zaczynaj zawsze od dziękuję. Zadziała? Proszę bardzo. Szkoliłem pewną grupę prezesów, a potem spotkałem się z nimi zupełnie przypadkiem na EFNI w Sopocie. Zupełnym przypadkiem przyjechał tam Gorbaczow. Michał Gorbaczow. Jako gość specjalnej konferencji. No i tak Gorbaczow idzie, oni stoją, mówią: skała na co, czyż sam nie potrafisz? Ja mówię: jak nie potrafię? Idź do Gorbiego. Mówię: co Gorbiemu powiem? Zrób mu windę. Mówię: jak Gorbiemu zrobić windę? Rób. Poszedłem. Gorbie otoczony 4 ochroniarzami. Pułkownicy specnazu. Gdybym miał coś w tej ręce, to ten pułkownik, który tam jest z tyłu, by mi tą rękę odgryzł. Ale wale! Warszawa jest pacjuba, towarzysz Gorbaczow! Co powiedział Gorbaczow? Za co? Tak ja jemu skazał, za co? Tak! Gorbi mówi, no mała diec, tak patrzmy! Pieniędzy na tym nie zrobiłem żadnych, oczywiście, jak się domyślacie, ale dlaczego wam to sprzedaję? Bo chcę wam pokazać, że słowo dziękuję na początku budzi relacje. Wyciąga kontakt. I to jest bardzo ważne słowo. Można je wykorzystać w inny sposób. Czy którego pewnie znacie, kto widział Czarniego na żywo? O, no parę osób widziało. To jest najlepszy facet od wywierania wpływu na ludzi i on mówi tak. To jest jego ulubiona historia. Wyobraźcie sobie, kochani, że mamy Hongkong, 500 osób na sali, Bóg mówi, ja coś mówię, w pierwszym rzędzie siedzi mi facet, blednie, czerwienieje, coś się dzieje, a mówię, water dla niego, on mówi, nie, Bóg, ja zrozumiałem. No ale zaryzykował, mówi, opowiedz nam swoją historię. Historia jest taka. Gość jest z Sydney, ma firmę informatyczną, serwisuje systemy. U jego największego klienta coś się psuje, w związku z tym ten facet mówi, dobra, ma tam sprawę techniczną, bierze dwóch gości, oni naprawiają. Wszystko świetnie, ale jest telefon. Dzwoni właściciel, 20% moich obrotów i mówi: wiem, że jesteś na terenie, zapraszam na kawę. Idzie na tą kawę i na tej kawie słyszy tekst. Bardzo Ci dziękuję. Nie tylko zabrałeś dwóch informatyków, żeby to szybko załatwili, jeszcze sam przyjechałeś rzucić na to okiem. I teraz tak, odwiedźmy Hongkong, Sydney i mam do Was znowu pytanie. Co mówicie, kiedy klient Wam powie dziękuję? Co odpowiadamy zwyczajowo? Nie ma za co. Co jeszcze? Prawa strona. Znaczy moja prawa, wasza lewa. Co odpowiadacie? Jasne. Czyli to takie typowe rzeczy, typowe odpowiedzi. Dziękuję? A drobiazg stary. Nie ma za co. Nie ma sprawy. Jest okej. Okay. Wszystko. O, czasem fakturę wyślę. Poczto. To są miliony zmarnowanych pieniędzy.
się zastanawiali, czy warto było przyjechać tutaj na Narodowy, to to, co usłyszycie teraz, spowoduje, że powiecie warto. Otóż tamten gość blady czerwieniał, bo zrozumiał, dlaczego stracił tego największego klienta, bo on powiedział, wiesz, wprowadzamy to w standard dla wszystkich klientów. I ten wielki klient poczuł się urażony. 20% obrotów ci daję, przyjacielu, a ty mi mówisz, że nie jestem człowiekiem specjalnym? Co należy zrobić? Każdy teraz zamyka oczy na sekundę. Wyobrażamy sobie moment, kiedy wchodzimy dzisiaj wieczorem do domu i konstatujemy, która to jest godzina. Mamy to? Pół godziny wcześniej. Zróbcie prowokację. Kupcie cokolwiek, wracając do domu. Ostatnia linia obrony to jest żabka pod domem. Czekoladę, piwo, wino, whatever. Wszystko jedno. Nie ma znaczenia. Wchodzicie do domu i dajecie w prezencie. Co słyszycie w odpowiedzi? Dziękuję. Nie, kwiaty nie. Panowie, kwiatów nie. Będzie głupie pytanie potem. A dlaczego nagle kwiaty? W związku z tym, kiedy pada słowo dziękuję, należy odpowiedzieć taką rzecz. Proszę, żebyście wstali wszyscy. Wszyscy wstajemy. Wszyscy wstajemy. I teraz jedziemy takim tekstem. Domownik, syn, córka, mąż, żona, kochany, kochanka mówią wam, pies, kot, mówią dzięki. A wy na to odpowiadacie. Cieszę się. Cieszę się. Ale nie, no, wszyscy razem, głośno. Cieszę się, że to doceniasz. Że to doceniasz. Bo zrobiłem to specjalnie dla ciebie. Bo zrobiłem to specjalnie dla ciebie. I zapamiętajcie, wasza kora przedczołowa to przećwiczyła. Dziękuję, możecie spokojnie usiąść. Wasza kora przedczołowa przećwiczyła tą historię. Zostanie wam na zawsze. Zawsze klientowi. Dzięki, a mówimy drobiazg. Przejeżdżałem przez Warszawę, nie miałem co robić, wpadłem do Pana pogadać. Nie. Mówimy, cieszę się, że Pan to docenia, bo wiedziałem, że Panu na tym spotkaniu zależy, bo wiedziałem, że Pan ma pilny termin, odłożyłem inne rzeczy, zrobiłem to specjalnie dla Pana. Miło mi, że Pan to dostrzegł i docenił. Trzymajcie gardę wysoko. To jest baza. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać, to narzędzie pod tytułem Facciamo ci una bella giornata. Kiedy wchodzimy, zróbmy sobie piękny dzień, wchodzimy do klienta i co robimy? To, co Jacek mówił. Jacek miał przypadłość. 2 miesiące czekam, gówno ze ścian zdjęli, nie lubię morza, mam chorobę morską, ale w 99% wypadków będzie działało. Co robimy? Wchodzimy i mówimy komplement. Tylko, że po polsku wygląda to tak. Marku, Marku, jaka piękna poszewka. To ja co muszę powiedzieć? Muszę powiedzieć, aj tam, to stara chustka do nosa, mam ją już od szkoły podstawowej. Nie, trzeba powiedzieć tak, celowo dobrałem do koloru prezentacji, do tych krzeseł, do barw kongresu, czyli podnieść wartość komplementu. Jak to zrobić? Wstajemy wszyscy jeszcze raz, zapraszam i dobieramy się w pary, szybciutko, szybciutko, kochani. Kto nie ma pary, kto nie ma pary, ręka do góry, przytulcie go, przytulamy tych, co nie mają par. I teraz uwaga, osoba numer 1 podnosi rękę do góry w parze, połowa rąk w górze, znakomicie. I walą jedynce komplementem. A jedynka na to odpowiada radośnie z entuzjazmem. A teraz robimy rewanż. Jedynki mówią dwójką komplement. Następnie ćwiczymy element kinestetyczny. Dziękujemy sobie uściskiem dłoni. Niedźwiedziem. Kto jak woli, kto jak lubi. I spokojnie siadamy. To była triada bazowa, tak rozpoczynamy. Komplement, bardzo Panu dziękuję i trzeci element od Cialdiniego, chwila mocy numer 1. Po jego dziękuję, powiedzcie, cieszę się, że Pan to dostrzegł, zauważył. Zamykamy bazę.